W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega można oglądać wystawę interaktywną zatytułowaną Witamy w Nanoświecie. Ekspozycja jest podsumowaniem realizowanego w Polsce międzynarodowego projektu edukacyjnego Irresistible, którego zadaniem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych z badaniami naukowymi i innowacyjnymi. Projekt realizowany był przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Zakładem Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z młodzieżą z całej Polski. Wystawa mówi o nanotechnologii. Otóż nanotechnologia jest to zestaw technik i sposobów tworzenia struktur o rozmianach nanometrycznych, czyli na poziomie cząsteczek i atomów. Chodzi o to, że wszystko, co wokół nas się znajduje, ma zastosowania nanotechnologii. Lub też nanotechnologię można wykorzystać w każdym aspekcie naszego życia, w gastronomii, w technice w ogólności, nawet w naszych domach. Na przykład w domu, w mieszkaniu, w każdym pomieszczeniu. Wszędzie są szyby i no te szyby, wiadomo, się brudzą. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik związanych z nanotechnologią, te szyby mogą się same oczyszczać. My nie musimy ich myć, szorować, prawda, tylko one same się oczyszczą. Albo na przykład lustra, tak samo nie będą zachodziły parą, tylko będą się same oczyszczały w szybciutki sposób. Świat nanotechnologii można poznać lepiej dzięki eksponatom, które tworzą wystawę. Są to m.in. gry decyzyjne, np. kariera naukowca, gry układanki, hologramy czy też nanopuzzle. Są również takie eksponaty, które pokazują zastosowanie nanosrebra i nanozłota. Mamy na przykład tutaj coś takiego jak nanozłoto. Otóż złoto jest otrzymywane, złoto koloidalne jest, było otrzymywane już od dawna w odpowiedniej tam produkcji i było złoto, takie złoto koloidalne było wykorzystywane do barwienia szkła. I mamy przykład witrażu, średniowiecznego witrażu z kolorowymi szybkami. O, te właśnie szybki w oryginale oczywiście były zabarwione złotem koloidalnym. Na przykład nanosrebro to jest substancja, która niszczy bakterie, grzyby. W 99,99% niszczy wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, grzyby. Wystawę można oglądać do 6 stycznia.